Witam serdecznie, Anna Kalinowicz z Sportowalki, jest ze mną Marek Ozimek, witaj. Witam serdecznie wszystkich oglądających. Na co dzień trenujesz bez cztery. Wywodzą się stamtąd takie osoby wśród sportu walki jak na przykład Tomek Oświęcimski. No i jak dzisiaj, kto dzisiaj walczył? Krycha. Krycha oczywiście walczył, no i wygrał. Tak, wygrał, wykonał plan no w 90%. Wydaje mi się, że dał naprawdę bardzo dobrą techniczną walkę, że podobała się ona publiczności i że pokazał, że nawet walki właśnie free fightowe no, potrafią zaskoczyć. Tak? To też są osoby, które na co dzień trenują, nie siedzą z piwkiem przed telewizorem, tylko no, są normalnie aktywni fizycznie. Tak więc cóż, jestem zadowolony, że no, mój znajomy wygrał. Tak jak wspomniałam wcześniej, to nie pierwszy zawodnik, który gdzieś tam może na co dzień nie był typowym sportowcem, natomiast postanowił odmienić swoje życie, postanowił spróbować swoich sił w klatce. Jak tobie też udało się podglądnąć Tomka Oświęcimskiego, jak jego podejście do treningu? Znaczy tak, no Tomek Oświęcimski tam po zmianie głównego trenera z Piotra Strusa na Antoniego Chmielewskiego, u którego trenuje już od ponad trzech lat. No i cóż, ważne, że nie zlekceważył, że tak powiem, Erko Juna, tylko konkretnie chciał się pod niego przygotować. Widać też zmianę u Tomka, był bardziej ruchliwy w tej walce, zadawał więcej ciosów prostych. No, wydaje mi się, że zabrakło po prostu takiego dłuższego obycia treningowego, plus to, że no, Tomek jest no, duży, tak? Ciężko było mu tam utrzymać Erko Juna w parterze, a że Erko Jun jest młodszy, jest mobilniejszy, no i no, trafił go niestety tym ciosem i no, Tomek przegrał. Ale na treningach no, wykazywał się zaangażowaniem, słuchał się Antka, wykonywał plan treningowy w 100% i no, wydaje mi się, że może jeszcze stoczyć jedną walkę, jeżeli dłużej potrenuje, ale oczywiście ten wiek, 45 lat, no, też nie jest młodym człowiekiem, też ta kondycja teraz będzie słabsza, też tak więc no to wszystko od niego zależy, tak? Czy będzie chciał walczyć, czy dalej będzie chciał w to brnąć, czy jednak już zostanie tym aktorem. Mm-hmm. A jeśli chodzi o ciebie, powiedz mi, czy ty to na pewno trenujesz, tak? Skoro bywasz bez cztery, od jak dawna trenujesz i jaki jest twój poziom? Czy masz jakieś sukcesy, którymi mógłbyś się pochwalić? Znaczy, no, sukces ma na pewno jeden. Zająłem drugie miejsce w turnieju. Gratuluję. Dzięki, Polak, gratulacje. Zająłem ostatnio drugie miejsce na turnieju brazylijskiego jiu-jitsu na Almie. Nie jest to też jakieś takie no, osiągnięcie wybitne, ale próbuję swojej siły, trenuję ciężko. Staram się, że tak powiem, żeby to powoli stało się też częścią mojego życia. Tu też chciałbym powiedzieć, że naprawdę na Almach, czyli amatorskiej lidze MMA, jest naprawdę bardzo dużo młodych zawodników, którzy poświęcają praktycznie całe swoje życie, żeby trenować i żeby później walczyć. Muszą oczywiście dopłacać bo do tych walk, no bo nikt im nie zapłaci tak za amatorską walkę. Dlatego warto czasami spojrzeć na te walki na amatorskiej lidze MMA i po prostu śledzić tych młodych zawodników, no, którzy poświęcają całe życie, cały swój wolny czas, żeby trenować, żeby walczyć. No, jest to ich pasja, którą cały czas pogłębiają. Tak więc, jeżeli macie możliwość, to śledźcie naprawdę tą amatorską ligę MMA, bo naprawdę jest tam kilka zawodników, którzy w przyszłości mogą zabojować KSW, a może nawet UFC. Dobrze, wobec tego dziękuję Ci ślicznie za zaproszenie. Tobie życzę dalszych sukcesów. No i wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że będzie ich troszeczkę więcej. Ja też nie jestem jakimś, nie wiem, no tuzem takim zawodnikiem bardzo doświadczonym. No po prostu przyszedłem tutaj na tą galę z zaproszenia właśnie Krystiana Wilczaka. Tak więc no ważne, że wygrał i ważne, że jakiś poziom sportowy do tej klatki tu na Fame MMA wniósł.